Zaczynamy flash sportowy. Agnieszka Postrzygacz, zapraszam. Dzisiaj o gapiostwie bramkarza oraz baby boomie w FC Barcelona. Ostatnio w meczu, w którym zmierzyły się drużyny Liaoning, Wowin, Chongqing, Lifan, bramka dla gospodarzy na 1-1 padła przez gapiostwo bramkarza gości. W 84. minucie meczu Ding Haifeng dostał podanie od Queen Shenga, po czym szybko wpakował piłkę do bramki przeciwników, a bramkarz gości, Sui Weiye, nawet nie zauważył, że padł gol. Wyszedł z bramki po bidon z wodą i spokojnie sobie pił w momencie, gdy rywal strzelał do jego bramki. Teraz zagraniczna prasa podaje, że za swoją nieuwagę golkiper został ukarany karą pieniężną 50 tysięcy juanów, czyli około 30 tysięcy złotych. Zagraniczne media informują, że Xavi Hernandez, który latem odejdzie z FC Barcelona, zostanie ojcem. Z informacji z serwisu Mundo Deportivo.com wynika, że żona piłkarza, Nuria Cuniera, jest w 9. tygodniu ciąży, a więc potomek pary przyjdzie na świat jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że w klubie z Katalonii wybuchło prawdziwe baby boom. Dzieci spodziewają się również Leo Messi, Antonella Rocuzzo, Marc Bartra i Melissa Jimenez oraz Andres Iniesta i Anna Ortiz. Na koniec filmowa przestroga, a kolejne flesze codziennie w Onecie. Zapraszam.